Przybyliśmy tu z całego świata. Wielu z nas myślało, że wojna będzie sprawdzianem dojrzałości. Wielką przygodą. Uwierzcie, bardzo się myliliśmy. Nowe maszyny do zabijania, takie jak czołgi, mogły błyskawicznie odwrócić bieg wojny. Na szczęście większość z nich należała do nas. Wróg wdarł się do kościoła! Musimy się przebić! Niech ona na nas liczy! Użyj CKM-u! Ostrzelaj cały obszar! Kierowca naprzód! To nasi piloci! Obserwuj pora bitwy, synu! Wyłażą z okopów! Użyj KM-u! Rozwal ich! Naprzód! Za króla i ojczyznę! Zagonimy Szwabów z powrotem do Berlina! Skupcie się! Naprzód, cholera! Prawie się przydaliśmy! Wal do wszystkiego, co się rusza! Uda nam się! Cholera! Ostrzał! Zamiast przygody znaleźliśmy strach, a jedynym wspólnym mianownikiem okazała się śmierć. Let's go.
atakują oni, atakujemy my. Co jakiś czas spychamy ich tak, że spoza czarnej rozpaczy przebłyskuje normalny świat. Prawie na wyciągnięcie ręki. Wojna jest naszym światem, a świat jest wojną. Ale za każdym celownikiem kryje się człowiek. My, ludzie pełni płonnych nadziei, ludzie honoru i zbrodniarze. Przyszli bohaterowie legend, skazani na zapomnienie. My, rycerze niebios, duchy pustyni i szczury w błocie. Takie są nasze historie.